Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Wywiady z pisarzami i pisarkami, rozmowy wokół rynku książki i nagród literackich. Ale nie tylko. Opowiadam też sama o premierach, przekładach i literackich kontekstach. Czasem też o przykurzonych klasykach. Więcej informacji o podcaście znajdziesz na stronie raportzliteratury.pl. Przed Wami antypodsumowanie roku 2021. No i dlaczego anty? Bo razem z Krzysztofem Ciślikiem, tłumaczem literatury, poetą i krytykiem literackim, związanym z dwutygodnikiem Plusem Minusem, a niegdyś Polityką, rozmawiamy o wciąż zmieniającym się rynku książki w Polsce, o zagranicznej prozie, roli przekładów i takich prywatnych literackich zachwytach, które trudno zamknąć w ramie 12 miesięcy, więc wybiegamy też w przyszłość. Czyli wspominamy o tym, co pojawi się na półkach w 2022. No i rozmowa jest treściwa, bo godzinna, więc zapraszam. Cześć i czołem. Dzisiaj odcinek poniekąd specjalny, bo antypodsumowujący rok 2021, czyli rozmowa o tegorocznych premierach, o przekładzie, o rynku książki, o przewidywaniach i plotkach z Krzysztofem Ciślikiem. Cześć Krzysztof. Dzień dobry. Zaczniemy od Szugiego Bejna Douglasa Stewarta, czyli czerwcowej premierze wydawnictwa poznańskiego, którą przetłumaczyłeś tę powieść, powieść o życiu robotniczym w Glasgow, powieść o takim epickim rozmachu, pewnie stąd Booker i nie tylko. Nie będziemy się dzisiaj jakoś szalenie skupiać zupełnie na tej książce, więc nie streszczam jej, nie omawiam, zresztą to tłumacz czyta najdokładniej i czyta najbliżej. I zapytam Cię najpierw tak, co Ciebie skłoniło w ogóle do przełożenia właśnie tej książki, jak wyczytałam gdzieś, chyba na dwutygodniku, do półrocznej pracy nad językiem bohaterów? To pół roku to jest, powiedzmy, umowne, bo ja też pracuję etatowo, więc jakby tłumaczę dość długo. Natomiast tak, rzeczywiście była to powieść wymagająca więcej pracy niż większość książek. Właściwie chyba tak, nad niczym nie siedziałem tak długo jak nad Szagim, bo koszmarnie trudna powieść, która może się nie wydawać trudna, gdy się ją czyta, ale gdy się ją tłumaczy, rzeczywiście stawia opór na każdym zdaniu właściwie. To znaczy, chyba do tej pory nie miałem takiej książki, która... Bo to nie jest tylko kwestia dialogów. Oczywiście jakby te dialogi są tam kluczowe, żeby ten przekład był dobry. Natomiast sama fraza Douglasa jest na tyle bogata i skomplikowana, że rzadko on pisze takie zdania, które się tłumaczy z palca. Więc pytałaś o to, co mnie skłoniło. To jest moim zdaniem bardzo dobra powieść, więc rzadko trafiam powieści, które mi się naprawdę podobają na tyle, żebym chciał je tłumaczyć. Jeszcze rzadziej zdarza mi się oczywiście zanieść coś do wydawnictwa i dostać to. Więc skłoniły mnie te dwa czynniki. No bo bohaterowie mówią tutaj taką glasgowszczyzną, która od razu zdradza ich pochodzenie i wszystko właściwie, co się za nią, za tym pochodzeniem w konsekwencji kryje. I jak mówią Glasgowczycy po polsku? Mówią różnie, bo to zależy od postaci, tak? To znaczy mamy tam bohaterów, którzy mówią językiem niskiej klasy, no klas niższych, tak, ale i te klasy niższe tam są zróżnicowane. Mamy też bohaterów, którzy mówią językiem bliższym polszczyźnie poprawnej i takiej słownikowej, chociaż nie mówią słownikowo, bo ja nigdy nie tłumaczę dialogów tak, żeby brzmiały sztucznie, więc one nie mogą tak brzmieć, a przynajmniej staram się tego tak nie robić, nawet jak są napisane trochę sztucznie, to pewnie trochę to podkręcam, bo dla mnie dialog jest jakoś tam jednym z istotniejszych elementów tłumaczenia i w ogóle literatury. Więc oni mówią trochę po śląsku, trochę mówią z domieszkami innych gwar i dialektów, trochę mówią po prostu niską polszczyzną. To jest taka mieszanka. Ja bym nie powiedział, że tam, powiedzmy, że mieszkańcy kopalni mówią bardziej po mieszkańcy górnicy, tak, czy tam i ich żony mówią bardziej po śląsku niż ktokolwiek inny, natomiast ogólnie starałem się zrobić to tak, żeby to nie przypominało żadnego języka,
znanego polskiego, a z drugiej strony, żeby brzmiało naturalnie. I tak, to jest pewnie największa trudność, no ale wyobrażam sobie, że mieszkańcy, powiedzmy, Glasgow nie mogą mówić tak samo jak mieszkańcy Katowic, a też no, najistotniejsze w dialogu jest to, żeby on brzmiał naturalnie dla ucha. Niezależnie od bohatera, to znaczy, jeśli to jest gwarowe, to musi jakoś pasować do tego bohatera. Tak, coś takiego. W rozmowie z Maciejem Jakubowiakiem na łamach dwutygodnika powiedziałeś o Sagan Bainie, ale przede wszystkim to literatura, która rusza, jest szczera, dobrze napisana, choć ma swoje wady, część z nich wyprostowałem w tłumaczeniu. No i pojawiły się pytania o prostowanie, bo świetne tłumaczenie nie oznacza wcale, że oryginał musi być równie świetny. I tu już zdania są podzielone, ale ja jestem na przykład zwolenniczką, mówiąc ostrożnie, podkręcania oryginału, a mniej ostrożnie, nie wiem, polepszania może nawet. Czy Shaggy Bane po polsku jest inny od Shaggy'ego Bane'a po angielsku? Bo też wspominałeś, że redaktorka przekładu też dołożyła tu sporo swojej pracy. I czy ulepszaliście dużo? Czy to jest lepsza powieść po polsku? Nie. Myślę, że to jest kwestia pewnego nadmiaru, który jest w książce Douglasa i który może tak nie razi po angielsku, natomiast razi po polsku. To są takie decyzje, powiedzmy, trudne, ale jednak w pewnym momencie, jak już masz kilka przekładów na koncie, czy kilkadziesiąt, to raczej kilkadziesiąt pewnie, to nie możesz się bać takich decyzji, które mogą jakoś wydawać się kontrowersyjne. A powiedzmy, że rzeczownik opisany czterema przymiotnikami albo trzema, ale takimi, że musiałbyś użyć czterech w języku polskim, niekoniecznie dobrze będzie brzmiał po polsku, jeśli opiszemy go dokładnie tak samo. No to są takie trudne decyzje, które trzeba podejmować, ale nie, to nie jest tak, że to jest jakaś lepsza książka po polsku. Nie sądzę. Myślę, że oddałem sprawiedliwość oryginałowi, natomiast no, nigdy przekład nie jest tylko. W sensie, wiesz, możemy tu wrócić do kwestii wierności i tak dalej, natomiast wydaje mi się to kompletnie jałowa dyskusja, bo jakby tłumaczysz dla czytelnika polskiego i twoim podstawowym zadaniem, co chyba mówiłem w tym wywiadzie wielokrotnie, jest to, żeby dać czytelnikowi polskiemu najlepszą możliwą wersję przekładu. A przekład nigdy nie jest tekstem jeden do jednego, ponieważ języki tak nie działają. Jeśli tłumaczysz z języka bardzo odległego od polszczyzny, a co ciekawe, język angielski jest bardzo odległy od polszczyzny, to jakby no, siłą rzeczy trochę piszesz, tak? Oczywiście piszesz w ramach narzuconych przez pisarza, narzuconych znaczeniem i nie wiem, grami słów wszystkim, więc to nie jest działalność artystyczna w tym sensie. Jakby no to jest trochę jak, nie wiem, z wierszem, który ma określoną formę, tak? Jakby masz te granice gdzieś tam, których nie możesz przekroczyć, bo przestajesz się poruszać w ramach tej formy. Tutaj też masz tę formę, tylko jeszcze masz do tego treść, tak? I jakby musisz uszanować jedno i drugie, natomiast musisz też uszanować w jakimś sensie czytelników tłumaczenia, a to oznacza jakby zrobienie najlepszego możliwego zdania po polsku za każdym razem, tak? Oczywiście wiadomo, że jak tłumaczysz 500 stron powieści, to niekoniecznie to był mój kot, nasz kot i tak. To niekoniecznie uda ci się za każdym razem napisać najlepsze możliwe zdanie. Jakby to jest chyba niemożliwe, chyba że pracuje się nad czymś całe życie, tak? Są oczywiście tłumacze, którzy robią to dłużej. Robią to bardziej może pieczołowicie i też, no, to jest kwestia możliwości jakichś, tak? To znaczy, to nie jest tak, że ja mogę tłumaczyć Shaggy'ego Bane'a 2 lata, chociaż pewnie można by nad tą powieścią tyle posiedzieć, ale po pierwsze to jest niesatysfakcjonujące dla wydawnictwa, a po drugie niesatysfakcjonujące dla mnie finansowo. Wiesz, jeśli mamy małe języki na przykład i tłumaczy, którzy chodzą do wydawnictw, żeby te książki gdzieś wydać, gdziekolwiek często, tak. Oczywiście no mamy te oficyny, które wydają rzeczy z małych języków, ale to zawsze się wiąże z dotacjami i tak dalej. No to
to jakby trochę inaczej pewnie pracują, bo oni też często już mają te tłumaczenia. Natomiast jeśli mówimy o literaturze tłumaczonej na zlecenie, a większość literatury tak się tłumaczy, no to jesteśmy jakoś tam ograniczeni i musimy to zrobić w terminie, więc wiadomo, że nie będę nad tym przekładem siedział jeszcze pół roku, bo już mi na to nie pozwoli wydawca, chociaż rzeczywiście poprawiałem go do ostatniej możliwej chwili, nawet nie wiem, czy w końcu, bo znalazłem jakiś tam błąd w pierwszym wydaniu, więc mam nadzieję, że już do druku był poprawiony. W każdym razie sygnalizowałem to wydawnictwu. No tak, więc mniej więcej tak to wygląda. Znaczy, ja też wychodzę z takiego założenia, że praca tłumacza, tłumaczki jest pracą twórczą i to jest też, o czym często mówimy na jakiejś translatologii, że tłumacz jest drugim autorem od i tyle. I w potocznym zawsze wrażeniu wygląda to tak, że wydaje nam się, że tłumaczenie jest po prostu przełożeniem zdania do zdania, a tu raczej chodzi o przełożenie sensu do sensu. I to już jest trochę inna, bardziej taka subtelna gra, ale to jest też częstsza praktyka tłumaczeniowa, niż nam by się mogło wydawać, a w cudzysłowie oburza, chyba dlatego, że o jakości przekładów i pracy z przekładem nie dyskutuje się poza gronem tłumaczy i tłumaczek, albo właśnie osób, które zajmują się translatologią. I krytyka przekładu nie istnieje w Polsce, i to chyba można powiedzieć dosyć wyraźnie, albo istnieje w takim bardzo ograniczonym gronie. A jeśli zaistnieje, no to właśnie w takim bardzo ograniczonym wymiarze, albo bardzo medialnym, bo powoduje pewną lawinę. I tu wachlarz jest szeroki, krzywe spojrzenia, obrazy, prawne reperkusje. No i teraz stronę trochę takiego myślenia życzeniowego. Jak mogłaby według ciebie wyglądać krytyka przekładu, żeby rzeczywiście jakby miała szansę zadziałać? Gdzie miałaby się toczyć? Przy wydawcy, w pismach, tutaj wiemy, że w pismach pewnie nie, bo zanikają, w stowarzyszeniach. Co możemy z tym zrobić, co można z tym zrobić i dlaczego jej nie ma? Nie wydaje mi się, żeby można było coś z tym zrobić. To znaczy, wiesz, krytyka literacka sama w sobie jest u nas raczej słaba, tak? Ja nie mówię, że jej nie ma czy coś, no ale nie ma jej dużo na przyzwoitym poziomie. Z drugiej strony, ja nie wiem, czy aż tak bardzo jej potrzebujemy. Ja na przykład nie potrzebuję jakoś krytyków literackich, a kilku dobrych mamy. Czy świetnych i mi to wystarcza. Natomiast jakby nie wiem, jak miałaby wyglądać krytyka przekładu. Wiesz, to jest w ogóle działka dla bardzo wąskiego grona, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby ona miała jakąkolwiek przyszłość. No oczywiście mamy przekładanie czy literatury na świecie, gdzie takie teksty się publikuje, ale no to zawsze będzie niszowe, więc wiesz, A złe książki potem czytamy wszyscy, i to Tak, jest oczywiście. problematyczne, kiedy No. pisarz zagraniczny nam chrzęści. To prawda, no ale jakby wiesz, no niewiele osób ma narzędzia, żeby się tego podjąć na takim poziomie, jakiego to wymaga, więc jakby nie spodziewałbym się, że to się zmieni. Natomiast na pewno warto mówić, że coś jest zrobione źle albo dobrze, tylko pytanie, jak to mówić, kto ma to mówić i gdzie to mówić. Jakby nie, i w każdym przypadku. Trudno jest na to odpowiedzieć, bo wiesz, bo ostatecznie każdy czytelnik jest w stanie ocenić, czy mu przekład idzie, w sensie czy się czyta, czy się nie czyta, ale nie zawsze ta ocena będzie trafiona, no bo no, powiedzmy sobie szczerze, nie każdy ma narzędzia, żeby to ocenić. Natomiast jakby masz takie narzędzie, żeby ocenić, że coś jest ewidentnie źle. No i na pewno jest tak, że wiesz, że z języka angielskiego najłatwiej się krytykuje, bo najwięcej osób uważa, że zna ten język. Znaczy, oczywiście duża część go zna, ale też to jest trochę tak, że no wiesz, właśnie krytyka, z którą się najczęściej stykają tłumacze, w moim przekonaniu wygląda mniej więcej tak, że ktoś wyciąga jakieś zdanie, porównuje je ze zdaniem oryginału i mówi, o, ale to tak nie jest, nie? No nie jest, bo właśnie tak jest z przekładami, że to tak nie jest do końca, bo nie wiem, bo masz zdanie poprzednie i zdanie następne i musisz dostosować na przykład czasownik, zmienić, bo nie wiem, nie chcesz powtórzyć czasownika. Albo nie robisz strony biernej, bo strona bierna po polsku jest mniej używana niż po angielsku. Natomiast oczywiście no, zdarzają się ewidentne błędy i jakby ich wyłapywanie jest okej, tak? I mówienie, że nie wiem, jakiś pisarz, nie będę mówił jaki, czy Jonathan Franzen na przykład, nie? Jest przetłumaczony nie tak, jak na to zasługuje, co nie jest kwestią wyłącznie, wiesz, tłumaczy.
tylko pracy wydawnictwa, pośpiechu, redakcji, wiesz, to jakby czynników jest sporo, tak? No ale oczywiście jest też kwestia tego, że musisz mieć do wielkiego pisarza, musisz mieć dobrego tłumacza, tak? Czy do świetnego pisarza. Natomiast nie wydaje mi się, żeby sama krytyka przekładu mogła jakoś istnieć w szerszym obiegu i cokolwiek zmieniać. A myślisz, że nagrody za przekład jakoś kompensują właśnie krytykę przekładu? Nie sądzę, nie sądzę. To jest chyba co innego. Wiesz, fajnie, że nagrody za przekład są, bo tłumacze są trochę w cieniu. Oczywiście mniej niż byli, ale jednak są, więc chciałbym, żeby tych nagród było w sumie więcej, bo jest ich dość mało. Są właściwie trzy, z czego dwie są corocznie, literatury na świecie i która jest jakby mniej głośna i Gdyni. I Nagroda Boja Żeleńskiego jest co dwa lata. Tak, przy festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, nie? Wydaje mi się, że wiesz, jak masz kilka nagród, nie wiem, za debiut w Polsce już, kilka nagród, nie wiem, za najlepszą powieść, no jest mnóstwo nagród literackich dzisiaj, tak? Myślę, że jest ich, takich dość istotnych jest ze 20, mniej istotnych jest pewnie 30, tak? No generalnie, wiesz, masz z 5 czy 10 bardziej nagród poetyckich, które jakoś są tam uznawane za istotne przez różne oczywiście środowiska różnie. Jeszcze więcej właśnie takich ogólnoliterackich, jak Warszawa, Gdynia, Hanike, Paszporty Polityki, bo no jest tego całe, no paszporty nie są oczywiście wyłącznie literacką, jest tego całe mnóstwo. Jakby tłumaczy się dostrzega, chociaż jakby wiesz, nie wiem, tworzymy 3/4 tego rynku, tak? W sensie literackim, nie wiem, to pewnie większej rzeczy to jednak są przekłady właśnie w takich proporcjach. Może przesadzam, ale na pewno jest więcej tłumaczeń niż literatury polskiej, tak? Zdecydowanie. I dla tłumaczy jest właściwie jedna nagroda, która ma jakiś większy, odbija się szerszym echem. I jedna, która jest bardzo już niszowa, bo literatura na świecie jakby no, trafia właściwie chyba tylko ta wiadomość do środowiska, tak? Mhm. Ja na przykład wiem, że Maciej Płaza dostał nagrodę literatury na świecie, a nie wiem, czy ty wiesz. Wiedziałaś? Tak, wiedziałam. Czy to akurat wiedziałaś? Wiem, bo to nasze środowisko poznańskie, no, okay, no, moment, więc tak. A, no właśnie, no więc no, okej. Okay. No ale myślę, że mało osób o tym wie i wiesz, i jak go ktoś kojarzy, to oczywiście wie, że tłumaczy, ale przede wszystkim jest jakby kojarzony z pisania, tak? Ale tutaj właśnie dryfujemy już w stronę takiego drugiego dużego segmentu i o niego chyba było najwięcej też pytań, o rynek wydawniczy, polski rynek wydawniczy, czyli taką niekończącą się opowieść, więc może najpierw zacznijmy tak bardzo ogólnie i rzeczywiście będziemy pewnie sobie pewne rzeczy doprecyzowywać. Co jest według ciebie, dla ciebie największym grzechem polskiego rynku wydawniczego? Albo grzechami, możesz teraz opowiedzieć spowiedziowo, co cię drażni? Nie wiem, co najbardziej, nie wiem co krótkie najbardziej. Krótkie umowy, zlecenia, pośpiech wydawniczy, niskie stawki. Pewnie pośpiech, tak. Pośpiech, stawki, wiesz, jest tego sporo, natomiast pytanie z jakiej perspektywy mam odpowiadać, czy jako tłumacz, czy jako ktoś inny. Natomiast, no ale tak ogólnie, no to wiesz, to jakby też nie chcę mówić, że ten rynek jest zły, czy fatalny, bo ja uważam, że nie jest. Znaczy ja uważam, że ten rynek w ostatnich latach jest fajniejszy niż był. I chyba od tego chciałbym zacząć, tak, że jest sporo fajnych, małych wydawnictw, tak zwanych butikowych czy niszowych, wiesz, Cyranka. Które się utrzymują, bo to też jest ważne, nie? Tak. Cyranka, Filtry, ostatnio jeszcze Marpress dołączył do tego grona w jakimś stopniu. Są też Drzazgi od pewnego czasu. Oczywiście jakby takim chyba pierwszym wydawnictwem tego rodzaju był Charakter. Jakby ta maksyma Charakteru, że wydajemy to, co nam się podoba, najlepiej pewnie charakteryzuje tę część rynku. Oczywiście wszyscy chcą tutaj też zarobić pieniądze albo wyjść na zero, albo nie tracić, tak? Natomiast jakby to jest super zjawisko, że pojawiło się mnóstwo wydawnictw. Nie jest to koniec tych pojawiających się wydawnictw, jak wiesz, ale o tym kiedy indziej, które robią coś fajnego, tak? Które robią rzeczy, nie wiem, no powiem to w ten sposób, chociaż nie chcę, z miłości do literatury, tak? Z tego, że wiesz, że chcą
dać często czytelnikom coś fajnego. Przynieść książki, których nie było, przypomnieć jakichś autorów, odświeżyć jakieś rzeczy. I tak, i rzeczywiście nawet ostatnio rozmawiałem z moją przyjaciółką Agą Zano o pracy tłumaczeniowej i ona mówiła, że właśnie, nie wiem, czy to powinienem powtarzać, ale że chce się pozycjonować jako tłumaczka z wydawnictw butikowych, tak? I jakby dla mnie to jest super zrozumiałe, bo sam ostatnio tłumaczę dla Cyranki. Mam jakieś książki tam dla Znaku i Sine Qua Non, nie wiem, czy wszystkie zrobię, ale dla Znaku kończę. To jest, wiesz, to są książki piłkarskie, więc to jest absolutnie jakby moja druga noga, bardziej finansowa, czy tam, ale też dla przyjemności. I wiesz, i jakby wydaje mi się, że właśnie sam też trochę idę w tę stronę, tak, żeby tłumaczyć dla mniejszych wydawców, którzy dbają o te książki. To znaczy nie mogę powiedzieć, żeby wydawnictwo poznańskie nie zadbało o Szagiego. Trudno mi ocenić, jak było ze świeżym. Też nie mam zarzutów do poznańskiego w kwestii tej książki. To też nie jest taka książka na hit pewnie. Natomiast wiesz, jakby wydaje mi się, że teraz jak obserwuję, jak ładnie funkcjonuje mój ostatni przekład o Billa Bufforda, to jakby dostrzegam sens robienia rzeczy właśnie w tej niszy. W tej niszy bardziej się też docenia tłumaczy, myślę. I generalnie jakby masz takie poczucie robienia czegoś fajnego z fajnymi ludźmi, a nie z korporacją. Jakby nie chodzi mi o to, że wiesz, że na przykład Poznański jest jakąś gigantyczną korporacją, bo to jest bardzo fajne wydawnictwo, które wydaje fajne rzeczy, tak? Więc też jakby, no właśnie, i mógłbym powiedzieć o wydawnictwach, korporacjach typu WAP czy Znak. Nie wszystko mi się tam podoba, wiadomo, nie? Jakby dużo mi się pewnie nawet nie podoba, bo uważam, że to, co dajesz czytelnikom, też trochę kształtuje to, jakich czytelników chcesz. I kształtuje jakiś tam ogólny poziom książki czy jakiejś dyskusji. To jest trochę tak jak z mediami, nie? Że jeśli dasz ludziom gorszą rozrywkę czy gorsze kanały informacyjne, no to oni będą musieli je oglądać, ale to nie znaczy, że nie możesz dać im lepszych i jakby dać im coś więcej i trochę wymagać od nich więcej, ale też przez to kształtować coś fajnego. Tak samo jest z wydawnictwami, natomiast no wiesz, no to nie jest tak, że te duże wydawnictwa zawsze są jakimś złem wcielonym, bo po prostu one funkcjonują zupełnie inaczej niż małe, tak? One muszą zarabiać pieniądze, bo utrzymują więcej ludzi i tak. To prawda, ale te wielkie, właściwie korporacje też, jak mówisz, bywają chyba problematyczne, bo mamy na przykład Agorę, która jest wydawnictwem, ma serwis e-booków, czyli Publio właściwie też jest jakby w grupie Agory. Mamy Gazetę Wyborczą, magazyn książki i Nagrodę Nike. I to już zaczyna być, chociażby z mojego punktu widzenia, Nagroda Nike bywa problematyczna. To jest jedna z takich rzeczy. No oczywiście, oczywiście. Jakby wiesz, to jest... Problemem polskiego rynku książki jest ostatecznie przede wszystkim to, że on jest dość mały. Jakby mały jest nie w tym sensie, że jest mało wydawnictw i nie w tym sensie, że mało książek, ale w tym sensie, że mało książek się sprzedaje już tak, tak? Bo to, że się sprzedaje mało książek, owocuje tym z kolei, że pracuje przy tym dość ograniczona liczba osób i dość ograniczona liczba osób o nich pisze. Gdyby to był większy rynek, to może byłoby jeszcze miejsce na dwa dodatkowe pisma literackie czy coś. Może byłoby trochę więcej miejsca dla książek w innych gazetach niż Gazeta Wyborcza. I wiesz, i to oczywiście zawęża jakoś spektrum i sprawia, że wiesz, że no tak, no Agora jest jakimś problemem, nie? Że to, że wiesz, że ich książki pojawiają się w innych gazetach i tak dalej. Ja o tym pisałem wiele lat temu i nic się nie zmieniło, więc jakby nie wiem, czy jest sens się powtarzać, że to nie jest do końca okej, okay, jak recenzujesz sobie wydawane przez siebie książki w swoich magazynach, czy dajesz na pierwszym miejscu swoją autorkę albo na szóstym wydaną przez siebie książkę. Jeśli dobrze pamiętam klasyfikację z tego roku, no nie jest to okej, okay, oczywiście, nie? No jakby oczywiście działają też inne towarzyskie układy, które sprawiają, że w jednych gazetach pisze się o jednych książkach, w innych o innych.
No ale tak jak mówię, to jest kwestia niestety tego, że ten rynek jest mały i wiesz, jakby jest mało pieniędzy, więc nie ma trochę czego dzielić. Jakby był większy, to pewnie byłoby trochę lepiej. No bo publikuje się coraz więcej, przychody są chyba coraz mniejsze, cena książki od stycznia w ogóle poszybuje w górę, ale to przez przedrożenie papieru. No i jak się odnaleźć? No bo kiedyś mieliśmy konkretne serie wydawnicze na przykład, które raczej nie zawodziły. Komu dzisiaj ufać? Albo komu ty dzisiaj ufasz? Czy czytasz kluczem wydawcy, czy jak wyszukujesz rzeczy warte być może przeczytania, chociaż tutaj zawsze to jest śliska kategoria. Ja chyba zawsze trochę szukałem sobie sam, więc jasne, wiesz, jest, jakby mam tyle jakichś stron, które śledzę mniej lub bardziej i znajomych ze świata literatury, których śledzę, którzy często polecają czy wrzucają jakieś książki i coś im się podoba albo nie, to jakby wszystko mi wpada ostatecznie w feeda czy w maila, czy gdzieś tam. I to jest właśnie problematyczne, nie? No bo my w jakiś sposób jesteśmy uprzywilejowani, chyba można tak powiedzieć, że właśnie wiemy, komu zaufać ewentualnie, kto nam może coś polecić. Ja niewielu osobom ufam, tak? W sensie jakby, bo to już też jest kwestia gustu trochę, tak? Jakby mogę na przykład cenić czyjeś, przepraszam, mogę cenić czyjeś teksty, ale niekoniecznie uważać, że ma dobry gust, albo nie wiem, nie cenić czyichś tekstów, a uważać, że w sumie ma niezły gust. Więc no ja to zawsze robiłem jednak w dużej mierze sam, jakby researchuję sobie bardzo dużo. Śledzę chyba bardziej to, co się ukazuje za granicą niż u nas, a u nas po prostu i tak przez osmozę wszystko wiem, bo mam tego aż tak dużo. Natomiast no, to zawsze jest kwestia zaufania, tak? Ja mówię, no ja raczej nie mam tak, żebym bardzo ufał jakiejś gazecie czy jakiemuś medium. I właśnie nie chodzi o jakość tekstów, tak? Bo na przykład, nie wiem, mogę uznać, że jakość tekstów na dwutygodniku jest wysoka, ale często się nie zgadzam z ocenami książek. Więc no, dobieram je sobie zdecydowanie sam, jakby, bo coś mnie interesuje, bo coś przyciągnęło moją uwagę. Tak jak mówię, też dużo czytam po angielsku, bo jakby cały czas szukam książek. Teraz w konkretnym celu, ale od dłuższego czasu też pod kątem własnych tłumaczeń, więc staram się być na bieżąco tam. Co czytasz tam? Różnie, proza i fakt. Ale New York Timesa na przykład? Nie. Śledzę raczej bookmarks i tam sobie znajduję jakby, to jest coś jak agregator recenzji powiedzmy, który podsumowuje, zbiera wszystkie recenzje z różnych mediów. Są krytycy, których lubię, jakiś Dwight Garner na przykład. Ale wiesz, ale nie jest tak, że czytam jakąś konkretną gazetę. Czasem zajrzę do New York Review of Books, czasem do Timesa, czasem gdzie indziej, czasem do Guardiana, ale wiesz, to jakby ja nie uważam, żeby tam ta krytyka literacka była jakoś specjalnie wybitna. W sensie zdarzają się oczywiście wybitne eseje i tak dalej, ale jeśli chodzi o recenzje, to często się z nimi też nie zgadzam. Więc raczej patrzę na to, o czym jest książka i czy to może mnie interesować i jakie ma recenzje, tak? Jak ma dużo dobrych, no to sprawdzam. Jak ma słabe, no to raczej nie, tak? Bo jesteśmy dzisiaj w takiej trochę niewygodnej, a może bardzo wygodnej roli trochę wieszczów, wyroczni, kto wie co jeszcze i czego jeszcze, ale zastanawiam się cały czas nad krytyką literacką i w ogóle nad tym, że właściwie nie istnieje krytyka negatywna. Albo coś się pomija, jeżeli coś jest słabe, albo się mówi, że coś jest średnie, ale się lawiruje i właściwie nie wiadomo, co wynika z danej recenzji, co też jest jakimś chyba mamieniem czytelnika, jakimś takim owijaniem czytelnika. I zastanawiam się cały czas, czy raczej skupiać się na wyłuskiwaniu krytycznie rzeczy warsztatowo-językowo dobrych z zalewu średniaków i kiepskiej literatury, czy skupiać się właśnie na rozkładaniu na części pierwsze literatury po prostu średniej, słabej i pokazywaniu, dlaczego ona jest słaba. Jak myślisz? Wiesz co, nie wiem. Nie, ja lubię, jak są recenzje krytyczne, tak? W sensie mi to sprawia przyjemność, bo chyba jednak mam awersję do tego, o czym mówisz, tak? Że wszystko wszystkim się podoba i wiesz, i wszystkie książki są dobre i warte uwagi. No moim zdaniem większość książek jest niewarta uwagi,
Także z tych dobrych całkiem, tak? Jakby do książki warte uwagi stanowią mniejszość książek zdecydowaną. Natomiast no tak to wygląda, tak? Że trochę jest jakby takie przekonanie w niektórych miejscach. Ja nie chcę mówić których, bo też nie śledzę tego aż tak. Że warto pisać tylko o tym, co jest godne uwagi. No nie wiem. Z drugiej, no oczywiście są jeszcze te kwestie tego, że nie wiem, jak jakiś duży pisarz wydaje książkę, no to trzeba o niej napisać, więc ewentualnie wtedy możesz mieć negatywną recenzję, tak? Ale no ja bardzo bym chciał jakby czytać negatywne recenzje, bo są ciekawsze. No bo raczej nie kłócimy się już żywo o literaturę, szczególnie silnie. O co chciałbyś się pokłócić? Albo pokłócić to jest takie może złe słowo, albo przedyskutować. Czy jest jakiś trend, który ci irytuje, albo jakoś szczególnie działa ci na nerwy? Bo na przykład mówiło się kiedyś o zalewie reportaży, które wypierają być może prozę. Ja nie jestem pewna, czy reportaży jest więcej. Wydaje mi się, że są po prostu lepiej promowane. I nie wiem, a czy ciebie coś drażni? Nie wiem. Wiesz, tak ogólnie chyba nie mam czegoś takiego w tej chwili. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś trendu, nie? W moim przypadku. W sensie, wiesz, o co warto się pokłócić? Czy jakąś etykę w reportażu? To jest coś, co... A to już było, nie? W sensie, wydaje mi się, że wszystkie te dyskusje, które ja już chciałem odbyć, to odbyłem. I trochę nic z nich nie wynika, nie? Bo to nie jest tak, że, nie wiem, nagle się okaże, że polski reporter jedzie gdzieś na rok i robi porządny reportaż, jeśli już ma napisać książkę. No nie okaże się. Ja to trochę rozumiem oczywiście, bo to kwestia nakładów finansowych, więc ja jakby nie chcę wiesz, występować z tej pozycji i mówić, że tak nie można. No można, tylko pytanie, po co pisać te książki trochę? To znaczy jasne, nie? Zarabiasz na tym jakieś pieniądze, a to też nie są tak duże pieniądze, no ale masz książkę w dorobku, nie wiem, może ludzie chcą mieć książki w dorobku. Ja nie chcę być bardzo ironiczny tutaj, tylko po prostu ja nie widzę sensu w pisaniu wielu, wielu książek, które się ukazują, bo to są książki przeciętne, nie? Jakby po co robić, jakby wiesz, weźmiesz większość reportaży, które się w Polsce ukazują i to będą średnie książki, no. Średnie, podobne do siebie, oparte na podobnych, krótkich rozdziałach książki, które powstały, bo ktoś, nie wiem, znalazł temat, nie? Jakby temat to jest trochę za mało, mi się wydaje. Ja wiem, że to też wynika z tego, że w gazetach nie ma miejsca na reportaż, tak? Więc reporterzy przenieśli się do książek. No tylko właśnie no, to tak się kończy, nie? Że jakby na jedną Małgorzatę Reimer czy kogoś takiego masz 10 książek, które nie powinny się ukazać albo powinny być reportażami gazetowymi. No i niestety, no tak to wygląda. Jeśli chodzi o prozę, to wydaje mi się, że teraz nie ma jakiegoś takiego wyraźnego trendu. Może czarna literatura jest czymś takim, ale z irytujących rzeczy chyba nic. W sensie, wiesz, no zawsze jest coś przehajpowanego. Są wydawnictwa, które mają lepszą markę niż może na to zasługują i są wydawnictwa, które mają gorszą niż na to zasługują, ale generalnie wydaje mi się, że to nie jest tak, że coś nam, nie wiem, bardzo umyka, czy na pewno się zdarza, że coś jest bardziej doceniane niż powinno być, no ale no, to pewnie kwestia właśnie słabości naszej krytyki literackiej. To ja jeszcze nawiążę właściwie do Szugiego, no bo powiedziałeś, że to jest powieść doskonała, ale jak na debiutantę. Mhm. I tutaj taki cytacik, że to jest rzeczywiście, brakuje tutaj czegoś takiego, co sprawia, że powieść wchodzi na stałe do kanonu literatury światowej. No i tak prowokacyjnie i bardziej z tezą zapytam, czym jest to coś i dlaczego tego czegoś brakuje w polskiej literaturze? W polskiej literaturze? Nie wiem, może... Możemy sobie zaprojektować jakąś taką właśnie wymarzoną prozę, skoro jesteśmy ci tak trochę życzeniowo nastawieni i okazja temu sprzyja. Czego brakuje polskiej prozie? Lalki, nie wiem. Nie wiem, czego brakuje. Wiesz co, brakuje pieniędzy i ja bym od tego zaczął. Bo z mojej perspektywy brakuje na przykład, wiesz, rozmów z debiutantami, programów dla debiutantów, mhm. takich, wiesz...
zajęć, w których rozmawia się w grupie też o literaturze, gdzie można sobie opowiedzieć, że hej, tu ci nie wyszło, możesz spróbować podkręcić to w inny sposób, narracja ci nie działa, bo na przykład o tym się w ogóle nie rozmawia i potem mamy zalew propozycji wydawniczych, które musi bardzo mocno sprzątać redaktor, jeżeli wydawnictwo ma ochotę w ogóle wydać taką książkę. I właściwie no jest to jakiś taki produkt, który stoi potem na kilku nogach i tak naprawdę autorzy często kończą się na jednej książce, bo potem nie są w stanie jakby ruszyć dalej poza jedną książkę. I dla mnie to jest w jakiś sposób problematyczne i wydaje mi się, że ten problem polskiej prozy u nas na Akademii, mówi się, że polska proza to jest takie trzy na szynach. I no i dobrze, no i co? I to trochę za mało, żeby skończyć na tym dyskusję, nie? No to ja wrócę do tego, o czym powiedziałem. Brakuje pieniędzy, bo to działa trochę tak. Takie jest moje zdanie. Ja oczywiście jakby mimo tego ta praca pewnie mogłaby być lepsza, ale wydaje mi się, że wiesz, że to się kończy tak jak z wieloma niezłymi czy świetnie zapowiadającymi się pisarzami, którzy po prostu za dużo piszą. Piszą dużo, bo muszą pisać, żeby utrzymać jakiś poziom życia, nie? Wiesz, to nie jest tak, że nie wiem, że u nas są jakieś super stypendia. Jest trochę mało jest tych stypendiów i one są głodowe albo trochę powyżej głodowe, tak? No niestety, no nie jesteśmy bardzo bogatym krajem i pewnie trudno będzie to zmienić. I też po macoszemu pewnie w jakiejś mierze traktujemy kulturę. Ale może nie możemy traktować lepiej, bo może nie mamy na to pieniędzy. W sensie nie będę wchodził w kwestie budżetowe, no bo nie mam pojęcia, czy stać nas na to, żeby wyłożyć takie pieniądze na promocję literatury i pisarzy i stypendia, jak wykładają Norwegowie. No zakładam, że nie stać, nie? Bo myślę, że moglibyśmy to zrobić, gdyby nie właśnie to. I wiesz, i potem masz rozpoznawalnych na świecie norweskich pisarzy, bo się ich super promuje. Ale my też nie możemy narzekać, wiesz. W sensie wydaje mi się, że pozycja literatury polskiej na świecie nie jest gorsza od pozycji literatury niemieckiej obecnie. Może nawet jest lepsza. Śmiała teza. No nie wiem, no wiesz, oczywiście mamy tych przekładów trochę mniej, ale mamy noblistkę ostatnio. Mamy nagradzanych pisarzy cały czas. Śledzę to uważnie, bo na tym polega też moja praca. Mamy super literaturę dziecięcą. Ale wracając do meritum, jakby jeśli pisarz X odniesie sukces, nie wiem, wiesz, weźmy nawet pisarze kryminałów. Ktoś się dobrze zapowiada, pisze fajne książki, a potem jakby, żeby się utrzymać, pisze je co roku. No i one co roku nie mogą być dobre. Jakby to jest fizycznie niemożliwe. Nie wiem, czy fizycznie, to jest intelektualnie niemożliwe, tak? Wydaje mi się. Dobre książki pisze się długo. To znaczy, jeśli spojrzysz na amerykańskich pisarzy, najlepszych amerykańskich prozaików wszystkich, to zobaczysz, że, nie wiem, czekało się na ich książkę 10 lat. No i widzisz. I potem się okazuje, że ta książka jest świetna. No bo jakby była pisana długo. Czyli, nie wiem, mógł sobie pisarz posiedzieć nad każdym zdaniem, mógł przemyśleć konstrukcję. Jakby, jeśli mówimy o tym, czego brakuje Szagiemu, no to brakuje jakiejś, wiesz, jakiegoś formalnego zakrętu, czegoś, co byłoby, co odróżniałoby tę powieść od literatury realistycznej czy naturalistycznej i sprawiało, że ona jakby wyznacza coś nowego, tak? No ale wiadomo, powieści, które wyznaczają coś nowego, pojawiają się raz na jakiś czas. Ona, jestem przekonany, wejdzie do kanonu literatury brytyjskiej, czy szkockiej przynajmniej. Natomiast no tak, rzeczywiście pewnie gdyby jeszcze była jakoś tam ciekawsza formalnie, bardziej może zredagowana i dopracowana troszkę, chociaż to wiesz, to nie jest konieczne nawet, to byłaby czymś więcej, no ale też powieści takie jak, nie wiem, rozmowa w katedrze czy coś takiego nie powstają raz na 5 lat, powstają dużo rzadziej. Ale właśnie na tym polega, jakby wiesz, literatura to jest praca, nie? W sensie, jeśli chcesz być dobrym pisarzem, to musisz pisać. I musisz pisać dużo i musisz pisać jakby źle i dobrze. Jakby żeby pisać dobrze, oczywiście, nie wiem, zdarzają się i na tym polu z pewnością fenomeny. Wiesz, możemy sobie sięgnąć po przysłowiowego Artura Rimbaud albo Tomasza Manna, który też, nie wiem, w wieku 25 lat napisał Budenbrooków. Ale generalnie, no nie wiem, jeśli prześledzisz karierę Filipa Rota, to,
to zobaczysz, że to jest człowiek, który poświęcił całe swoje życie pisaniu, a nie swojemu wizerunkowi też, ale pisał bardzo dużo, dość długo, ale właściwie nic innego nie robił, tak? A jakby, no nie wiem, jak chcesz być pisarzem w Polsce, to musisz albo, nie wiem, mieć jakieś kontrakty reklamowe, robić sobie PR, nagrywać podcast, cokolwiek. I no to i publikować do tego, i przede wszystkim publikować do tego często. No i to jest pewien problem, tak? Mhm. Ale jednocześnie ten rok 2021, bo tak już drążę, w sensie dryfuję w stronę takiego podsumowania tego roku, był zaskakujący dla mnie dosyć mocno, bo był rokiem przekładu literackiego, świetnego, ale jednak rzeczy starszych. Jakby twój Szagi to jest akurat ewenement, no bo jest też, no i jest też oczywiście świetny przekład Dziewczyny kobiety innej, Evaristo, w tłumaczeniu Agizano, wspominane już, pozdrawiamy. Ale jest też oczywiście moja osobista jedynka, czyli na przykład dwudziestowieczna Unika Cyrn, Maryny Ochab, Małgorzaty Łukasiewicz. Mhm. Jest Zebald, cały czas wznawiany. A uleżany tak naprawdę przecież dosyć mocno. Więcej klasyki, nie wiem, na przykład Słownik rodzinny. Mniej stricte rozumianej nowości. Jaki to był rok dla ciebie czytelniczo? No nie, no był też na przykład świetne były rzeczy typu David Diop, czy Dawid Diop pewnie, czemu ja go po angielsku przeczytałem. Dawid Diop, którego tłumaczył Jacek Giszczak, była przecież Marieke Rinewelt. No wydaje mi się, że było okej, okay, jeśli chodzi o nowe przekłady nowych książek. Też był Ulises Świerkockiego, kolejny tom w poszukiwaniu utraconego czasu. No tak, ale wiesz, to zawsze jest tak, że przekłady klasyki czy klasyki zapomnianej przyciągają więcej uwagi niż przekłady nowości. Dlaczego? Bo tak to działa. Dlaczego? No bo przekładasz klasykę i wiesz, i jakby z automatu wszyscy wiedzą, co to znaczy. Klasyka to klasyka, klasyki się nie rusza. Jak jest zapomniana, to super, super, że się ukazała, tak? Jak jest przekładana na nowo przez wybitnych tłumaczy, to też wszyscy wiedzą, że jest wybitnie przełożona, bo nikt tego nie zweryfikuje. Ale wiesz, ja nie mówię tego w jakimś bardzo złośliwym kontekście, tylko po prostu, no wiadomo, że tak jest trochę, tak? Ja wierzę, że przekład Ulisesa Świerkockiego jest świetny, bo Maciej jest wspaniałym tłumaczem. Natomiast no to zawsze jakoś przyciąga większą uwagę niż nie wiem, niż książki, które potem są na jakiś top. Tutaj nie masz wątpliwości co do tego, czy to jest ważna książka, czy nie, i czy ona za 10 lat będzie czytana, czy nie. I chyba to jest kwestia tego, tak? A żeby coś z nowych przekładów było głośne, to musi dostać albo nagrodę, albo poruszać jakiś ważny temat. Zresztą ten prymat tematu jest dość irytujący. Tak? No bo cały czas zastanawiam się, po co wznawiać klasykę. I tu jest też właściwie funkcja tłumacza, a propos w ogóle tłumaczenia literatury. Czy wybierasz sobie to do tłumaczenia, co ciebie, po prostu ciebie jako Krzysztofa Cieślika interesuje? Czy to, co dobrze by było, gdyby się odnalazło w polszczyźnie? Myślę, że to się nie wyklucza, nie? Myślę, że to się nie wyklucza. Ja wybieram książki, które mnie interesują chyba obecnie, które mnie interesują i które stawiają mi wyzwanie, natomiast chyba nie będę, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, dopóki nie wiem, nie będę bardzo doświadczonym tłumaczem, w sensie też starszym, bo doświadczony już w miarę jestem, pewnie nie będę sięgał po przekłady, nie będę robił przekładów książek, które już zostały przełożone. Nie wiem, chyba mnie to aż tak nie pociąga w tej chwili. To musiałoby być, nie wiem, coś takiego, co zostało chyba źle przełożone. Żebym ja miał poczucie, że oczywiście wiesz, to łatwo jest zarzucić starszym tłumaczom, ale ja wolę tego nie robić. Oczywiście są takie przekłady, które ewidentnie należałoby poprawić, ale wiesz, też akurat Ulises po prostu będą jakoś tam domagał się nowego przekładu po półwieczu czy jakoś tak. Więc fajnie, że się ukazał, ale ja bym w tej chwili na pewno nie chciał czegoś takiego robić, bo to jeszcze jest przede mną na pewno długo. Chciałbym tłumaczyć książki, które jakoś tam
robią fajne rzeczy z językiem i w których mogę dać jakiś popis swoich umiejętności, trochę też wiadomo, w których mogę, nie wiem, właśnie lubię książki, chyba teraz nie mam takich książek, chciałbym pewnie coś bardziej dialogowego, ale zrobiłem komiks z kolei, więc tam mogłem dać upust swoim potrzebom pisania dialogów. Ale tak, no, interesuje mnie chyba to, co jest ciekawe językowo i inne od tego, co do tej pory robiłem. Na przykład wiem, że nie będę na 95% robił drugiej powieści Douglasa Stewarta, bo jest dla mnie zbyt podobna do Ale pierwszej. Nawiążę, no bo właśnie ostatnio przełożony przez ciebie, chociaż albo ostatnio wydany przekład twój, Szegiego Bejna, jest powieścią dosyć klasyczną, może naturalistyczną, może konfesyjną i słowo klucz, no w pewien sposób jakoś szczerą. No i mam też przed sobą twój tom poetycki, który składa się z dwóch książek, z czego pierwsza jego część to jest New Sincerity, jakaś nowa szczerość, ale też chyba może jakiś nowy literaturoznawczy trend, pytanie czy nowy, to zostawmy na kiedy indziej. Jak ci się pisała ta poetycka książka? Czy ona jest właśnie pisana trochę na marginesie Szagiego, twojej pracy przekładowej, z jakichś naddatków językowych przy tej pracy? No bo zaczyna mi się wyłaniać jakaś taka linia poetów, poetek, co jest super interesujące, a jednocześnie tłumaczy i tłumaczek. Mamy Piotra Zomera, profesora Jarniewicza, Kingę Piotrowiak-Junkiert, doktorkę i ciebie, doktora Krzysztofa. Skąd impuls? Nie. To chyba, to znaczy, wiesz, ja bardzo lubię ten... Bo jest motto na przykład, tak, wiesz, tak, Sfoera, tak, dlatego, którego że... też tłumaczyłeś. Na przykład w tym tomie pojawia się dużo wątków takich. Wiesz co, bardzo, bardzo lubię tę literaturę. Ten nurt, tak? Bo on zrywa jakoś z taką postmodernistyczną. Jakby, wiesz, ja jestem bardzo postmodernistyczny, jakby jakoś mentalnie, ale ciągnie mnie w stronę właśnie tego nurtu na pewno literacko, bo uważam, że trzeba czasem mówić o pewnych rzeczach poważnie, co nie znaczy, że nie można się bawić formą i bawić ironią, ale jakoś tak. To jest rzeczywiście, tam jest trochę pisarzy, którzy są mi bliscy, zwłaszcza chyba Foer, ale też Franzen, Eugenides, David Foster Wallace. Jakby to są wspaniali pisarze. Pewnie Wallace jest z nich najwybitniejszy, ale to mnie jakoś tam nie do końca tutaj obchodzi. I tak, no to się jakoś może zazębia. Zresztą tam są jakieś takie rzeczy, które czerpią z moich tłumaczeniowych rzeczy. No nie wiem, jest taki wiersz, w którym wplotłem swoje tłumaczenie Teda Hughesa na przykład, ale nie wiem, czy to jest książka bardzo inspirowana. Nie mówię, tym. Że inspirowana. To znaczy jakby pasowało mi to jakby właśnie... Ten nurt, nazwa tego nurtu bardzo mi pasowała do tytułu, ponieważ uważam, że właśnie te wiersze są trochę jak ten nurt, w sensie podejścia do świata, tak? Do świata i do świata przedstawionego. Znaczy, absolutnie, bo to jest książka poetycka bardzo osobista, taki zdaje się kolejnym elementem mozaiki pod tytułem Krzysztof Cieślik. Jest bardzo poważna, w sensie mocno odsłaniająca, bo z takich ironicznych wtrętów, memów, ale też takich poważnych tekstów słyniesz. To jest często też tablica szybkiego literackiego reagowania, wcale nie trollerki, no bo chodzi jednak o coś, o jakąś poważną stawkę, o tak, czytanie, oczywiście. O odbiorcę tak, i jakby wiesz, no... Ten tom poetycki w jakiś sposób skupia się właśnie na tej stawce. I jaka poezja jest dla ciebie ważna? W sensie, co czytasz? Czy jesteś też na bieżąco z polską poezją? Jestem trochę na bieżąco, ale nie czytam bardzo dużo poezji. Więc nie chcę mówić, że się na niej znam, tak? Są autorzy, których czytam. Czytam Bobulę, czytam Żabokwickiego, którego redagowałem. Czytam Bąka. Ostatnio czytałem laureatkę Berezina tegoroczną, ale nie czytam bardzo dużo poezji, natomiast chyba jestem w miarę na bieżąco teraz, tylko że no to jakby środowisko poetyckie jest fajne chyba, ale ja jestem dość mocno z boku i chciałbym chyba tak pozostać, bo jakoś nie wiem, wygodna jest dla mnie ta pozycja outsidera tutaj.
Jestem mocno w środowisku tłumaczeniowym, bardzo je lubię i zamierzam kontynuować swoją w nim obecność mocną, bo strasznie dużo jest tam fajnych ludzi. Natomiast nie jestem w środowisku krytyczno-literackim, raczej już za bardzo. O co pytałaś, bo jakoś się... O impuls poetycki. Jak napisała ci się ta książka? W sensie dlaczego? Napisała mi się, bo wróciłem do pisania po dłuższym czasie i tak sobie pisałem. O, w sensie wróciłem do pisania, pisałem dość długo i dość dużo. Mieliśmy z czego ciąć, wyrzucać i co redagować, więc ona się napisała po prostu przez 3 lata, bo nie wiem, bo jakoś wróciło do mnie pisanie jako coś, co ja chcę robić i co mnie pociąga, i nawet mam pomysł na drugą książkę, może ją napiszę, jeśli tylko będę miał kiedyś czas. Chciałbym dostać jakieś stypendium i wziąć ewentualnie wolne w pracy, a jak nie, to pewnie mi to trochę zajmie, ale spróbuję napisać. No jakoś tak, przełamałem pewnie jakieś własne obawy i lęki, bo stawiam sobie chyba dość wysoko poprzeczkę i boję się porażki, nie? Jakby to jest naturalne, że jako autor boję się, że napisałem coś słabego. Wszyscy mi mówią generalnie, prawie wszyscy, że to są bardzo dobre wiersze i jakby to mnie cieszy, ale nadal jakby nie mam tej pewności siebie, którą mam podczas tłumaczeń. Więc tak. Natomiast pewnie to jest w ogóle książka bardzo z boku tego, co się dzieje w polskiej poezji. To jest rozmowa też na inny właściwie moment, bo o tej poezji moglibyśmy porozmawiać, dlatego że... Natomiast wiesz, chciałem powiedzieć jeszcze, wiesz, że to, co mówisz o tym moim komentowaniu i środowiska życia literackiego, może życia literackiego, jakby cieszy mnie, ponieważ wiesz, dotknęliśmy tego, co też jest jakimś problemem i ja może się od tego uchylałem, a na koniec nie będę się uchylał, że ponieważ to środowisko jest małe i tak dalej, to brakuje chyba generalnie ludzi, którzy wygłaszają jakiekolwiek opinie, nie? W sensie, którym jakby ale nawet nie chodzi o to, tylko problem jest chyba taki, że wiesz, jak się wygłosi jakąś opinię, to od razu to jest widziane jako, nie wiem, napaść, hejt, nie? Wiesz, w sensie jakby ja wygłaszam swoje opinie i możesz się z nimi nie zgadzać, możesz mi powiedzieć, że nie wiem, nie mam racji, że się mylę, cokolwiek, nie? Możesz ze mną polemizować i ja nie mam nic przeciwko temu. Ja jakby nie każda moja opinia z pewnością jest mądra, nie każda jest trafiona, no bo jakby... Wiesz, ja oczywiście nie jestem jakimś publicystą, nie robię tego bardzo często, ale no jakby mam swoje zdanie na dość dużo tematów, na których się zwykle znam w miarę, na tyle, żeby wygłaszać, ale oczywiście zdarza mi się powiedzieć coś głupiego, tak? Tylko nie wiem, no jest to irytujące, że potem to jest sprowadzane właśnie do, nie wiem, trolerki, do czegoś, nie? Są jakby... Nie wiem, no ludzie się... To jest bardzo, bardzo proste chwyty retoryczne, czy tam erystyczne, nie? No, bo jakby nie chcemy rozmawiać o tym, co jest nie tak, nie? A myślę, że możemy rozmawiać o tym, co jest nie tak. Ja nie mówię, że zmienimy świat, ale... W sensie świat literacki przede wszystkim, ale... Są tam rzeczy, które można naprawić, choćby właśnie te środowiskowe znajomości, które potem owocują różnymi rzeczami, które można by trochę rozluźnić czy coś. Jakby ja też na tym czerpię, tak? Bo ja znam mnóstwo ludzi i ludzie mnie lubią albo nie lubią, ale jak nie lubią, to lubią mnie często dość bardzo i dzięki temu pewnie wiele rzeczy ugrywam, nie? Natomiast no jakby nie mam problemu, żebyśmy o tym rozmawiali. I jakby to nie jest sedno oczywiście życia literackiego, bo sednem życia literackiego są dobre książki, ale właśnie jak ja mówię, że jakieś książki są dobre albo niedobre, no to możemy o tym rozmawiać. Jak mówię, że jakiś trend mi się podoba albo nie podoba, no to porozmawiajmy, dlaczego on jest fajny albo niefajny. No, jakby ja też
dziś jestem łagodniejszą osobą niż byłem i wygłaszam mniej kontrowersyjnych pewnie opinii, ale zdarza mi się jeszcze i chciałbym, żeby jakieś, wiesz, to, o czym mówiłaś i od czego trochę uciekłem, bo wtedy jeszcze jakoś nie miałem pomysłu, jak to ująć, no ale chciałbym, żeby życie literackie nie ograniczało się do tego, że wszystko jest spoko i wszystkie książki ale, są ale no tak, to jest właściwie sedno, do którego ja też gdzieś dążę i zastanawia mnie coś polskiego albo coś zagranicznego, co cię zachwyciło. Bo nie chcę pytać cię o topkę, bo to zawsze mnie trochę żenuje, bo jednak jest to taki ton komentatorstwa sportowego, co jest lepsze, co jest gorsze, a o reszcie zapominamy i bierzemy pod uwagę tylko dwie, trzy książki. Nie, no jasne, jasne. Przede wszystkim, wiesz, ludzie, którzy robią topki, nie przeczytali wszystkiego. Tak, nie? To jest pełna zgoda. I wiesz, jakby te topki są przypadkowe, nie wiem, masz topkę, nie wiem, wyborczej czy polityki i zawsze jest tak, że nie wiem, komentuje to kilka osób. Chyba w polityce robi to tylko Justyna Sobolewska, ale ona też zbiera to trochę z gazety, trochę, no bo jakby nie da się wszystkiego przeczytać, a też klasyfikowanie ma dość umiarkowany sens, tak? Bo możesz porównać, nie wiem, dwie powieści do siebie być może, natomiast często się porównuje rzeczy z zupełnie innych rejestrów i wiesz, nie wiem, jak zestawić Petera Hesslera i jego pogrzebaną z przywiązaniami Vivian Gornick. W sensie nie wiem, która książka jest lepsza. To znaczy, jakby to, trochę jest tak, że wiesz, mamy ten amerykański bardzo mindset, który nam mówi, że wszystko jest rankingiem, wszystko jest rywalizacją, a literatura nie jest rankingiem ani rywalizacją. Jakby to jest piękne w literaturze właśnie. Ja doszedłem do tego poglądu dość późno, ale bardzo jestem z niego zadowolony. Bardzo jestem zadowolony z tego, że dzisiaj myślę w ten sposób. Że wiesz, że jakby może istnieć wiele wspaniałych na różny sposób rzeczy obok siebie i wiesz, jakby, no nie wiem, no jak masz zestawić unikatur z Baldem. No tak, ja się zgadzam Shaggy w pełni, Mane, w sensie... Tak? No bardziej nawet z Shaggy Mane, no bo z Zybaldem to jeszcze przynajmniej masz ten sam obszar językowy, nie wiem, coś może jakieś wspólne, wiesz, tematy, pamięć. Więc wiesz, więc rankingi wydają mi się, to znaczy, ale ja też nie jestem jakimś hejterem rankingów, bo lubię sobie zobaczyć i przekonać się, co tam się ludziom podobało, tak. Więc to jest dla mnie o tyle wartościowe, że mogę zawsze znaleźć ewentualnie coś, co przegapiłem, jeśli mnie to przekonuje po opisie czy po rekomendacji, tak? Ale wiadomo, no nie wiem, no to jest, wiesz, to ja ci powiem, kto jest najwybitniejszym pisarzem XX wieku i jakby ogólny konsensus pewnie byłby taki, że James Joyce, którego bardzo mało ludzi pewnie czyta, no ale jakby... Nie wiem, ja widzę w XX wieku setki wybitnych pisarzy i bardzo trudno mi jest ich sklasyfikować, bo wydaje mi się, że nie ma potrzeby ich klasyfikować i różne języki mogą istnieć obok siebie i to jest super i to jest wspaniała sprawa, jeśli chodzi o literaturę, że ona jest tak wszechobejmująca, że pokazuje świat z tylu różnych perspektyw, tyloma językami i jakby no chyba właśnie to jest najwspanialsze w literaturze. Oczywiście masz jakieś, jeśli piszesz historię literatury, to masz takie dość twarde wyznaczniki, że ktoś zrobił coś nowego, tak, zrewolucjonizował. I jakby, nie wiem, ostatnią taką powszechnie uznawaną rewolucją jest pewnie Strumień Świadomości Joyce'a, ale masz potem jeszcze... działalność, nie wiem, Borgesa, działalność Uli Po, to też są bardzo jakby nowatorskie rzeczy. Czy one są mniej ważne? Nie wiem. Albo masz, nie wiem, właśnie Vargasa Llosę, który w pierwszych książkach sprawił, moim zdaniem, w jakimś sensie, że Joyce stał się przystępniejszy. I tak, no jest, jakby literatura się ciągle rozwija. Ja nie przewiduję, żeby w powieści dało się zrobić wiele więcej niż zostało zrobione, ale może się okazać, że się mylę. Ale fajnie, jak istnieje w wielu różnych odsłonach i jak nie musimy mówić, że jedna jest lepsza, wiesz, że Ezra Pound jest gorszym poetą, jest idiota, bo ja w sumie nie wiem, co to znaczy. W sensie
Jakby naprawdę, nie wiem, mogę, wiesz, nie znam się na dramacie, więc mogę mówić, że Szekspir jest najwybitniejszy, bo się nie znam, nie? Ale znam się na tyle na literaturze i poezji, że trudno mi powiedzieć, wiesz, najwybitniejszy poeta polski XX wieku to Różewicz, Herbert Miłosz, Szymborska. Jakby to często są bardzo niezestawialne rzeczy, bo wiesz, bo to często się myli klasę pisarza czy coś w tym guście z jakby z głębią. A wydaje mi się, że głębia jest bardzo przeceniana, jeśli chodzi o literaturę, że jakby sednem literatury nie jest tylko powiedzenie mądrych rzeczy, bo jeśli chcesz poczytać mądre rzeczy, to możesz poczytać, nie wiem, esej filozoficzny filozofów, nie wiem, naukowców, którzy dochodzą do tego, jak wygląda podwójna helisa, nie wiem, różne takie rzeczy, tak? To znaczy, jakby nie wydaje mi się, żeby celem literatury było powiedzenie ci, jaka jest natura ludzka, To nie? krótko. Co przeczytałeś dla przyjemności? Bez nawet tłumaczenia, ale właśnie tak, coś, co cię zachwyciło. Ot i tyle. Ostatnio mnie zachwycił Kingsley Amis. Przeczytałem jego powieść Alteration, czyli alteracja. Wspominałem o niej na Facebooku, więc jak ktoś chce, to może przeskrolować, ale pewnie będzie dużo skrolowania. To jest taka powieść z gatunku historii kontrfaktualnej. Counterfactual history, która opowiada o świecie, w którym nie doszło do reformacji. A bohaterem jest 10-letni chłopiec, który ma zostać wykastrowany, ponieważ wspaniale śpiewa. Jakby ma śpiewać na chwałę Boga. To daje Amisowi jakby pole do trochę snucia tej historii alternatywnej, a trochę też do właśnie rozwikłania tego, czy pokazania, jak mógłby wyglądać problem etyczny w oczach ludzi żyjących w takim świecie. Jest to super powieść, moim zdaniem. Świetnie się przy tym bawiłem i jakoś bardzo szybko to przeczytałem, jak na mnie w ostatnim czasie. A z rzeczy, które wyszły u nas w tym roku, to na pewno Przywiązania Vivian Gornik. To jest książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i chciałbym sobie ją jeszcze raz kiedyś przeczytać, bo wydaje mi się, że ona pokazuje takie, pomijając to, że centralna jest tam relacja z matką i jakieś patriarchalne uwikłania i nie tylko, to ona fajnie pokazuje drugą stronę tego, co przez całą swoją, czy przez dużą część twórczości opisywał Filip Rath, czyli żydowskiej diaspory na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I tak, to byłaby taka książka, która jakoś najbardziej mi utkwiła z literatury wspomnieniowej, z literatury faktu, czy takiego reportażu. Na pewno Peter Hessler, którego wspomniałem, i jego wspaniała książka o Egipcie, gdzie jakby wspaniale splata bogatą, długą historię Egiptu z jego współczesnością i robi rzeczy absolutnie, absolutnie super, bo jest bardzo mądrym człowiekiem. I właśnie to jest taki reportaż, który daje ci coś więcej niż, nie wiem, niż obraz, nie wiem, na przykład arabskiej wiosny, która się tam pojawia, bo daje jakoś tam obraz całego, może nie, ale dużego wycinka społeczeństwa. Plus on też ma doświadczenia chińskie, więc fajnie udaje mu się pokazać, jakby dzięki temu, że na przykład zda chińskie i egipskie podręczniki do nauki języka, fajnie udaje mu się pokazać różnice kulturowe i to, co z tych różnic wynika. Więc to jest taka książka, którą on pisał bardzo długo mieszkał w Egipcie i to jest trochę to, o czym mówiłem, także żeby napisać taką książkę, wiesz, wydaje mi się, że to jest reportaż, który jeśli weźmiesz go za 10 lat, to nadal nie straci na wartości swojej, a to jest bardzo rzadka rzecz, jeśli chodzi o literaturę faktu. Jeśli chodzi o literaturę, jest to rzadka rzecz, ale z literaturą faktu jest trochę trudniej, bo
bo ona zawsze jednak opisuje konkretny czas i miejsce i wiesz, fakty ostatecznie są nudne, tak? W sensie fakty są tylko faktami i wynika z nich coś, ale możesz je tylko przyjąć, a ewentualnie interpretować, a literatura daje ci trochę więcej, jeśli o to chodzi. Słuchaj, no to dwa pytania z widowni. Najpierw pierwsze. Dlaczego Infinite Jest Davida Fostera Wallace'a nie ma po polsku? Kiedy będzie i kto może go przełożyć? To jest jedna rzecz. A, to już wiadomo. Będzie chyba w przyszłym roku albo za dwa. Nie wiem, czy nie słyszałem ostatnio o 23 chyba. Przekładaj ją tak. Okej, dobra. I jednolita cena książki, za czy przeciw? Nie znam się na tym. Jakby ja jestem chyba przeciw, bo to chyba uderzy, wydaje mi się, że to uderzy w małe wydawnictwa, ale słyszałem wiele interpretacji. Sonia Draga jest chyba za, więc ja jestem przeciw. I taka ostatnia rzecz, to już właściwie ode mnie. Co się wydarzy w 2022? Czy właśnie wiesz coś o jakiejś książce, która się pojawi, o czymś soczystym? Co możesz nam powiedzieć, co się wydarzy? Pojawią się wspaniałe, wspaniałe opowiadania Phila Clay'a, które będę tłumaczył, Redeployment, o Iraku i powrocie do domu z wojny. Jest to kawał literatury i bardzo się cieszę, że wyda to Cyranka. To dla mnie jest chyba jakaś najważniejsza książka. Mam tam jakieś tłumaczenia, ale to będzie moja pierwsza połówka roku i najbardziej na to czekam. Pojawi się na przykład Interior Chinatown Charlesa Yu w tłumaczeniu Agisano. Czekam na Ani Erno na tak, pewno. Ja też. W czarnym bodajże. Ponieważ nigdy jej nie czytałem i to jest trochę jak z Tove Ditlevsen, że fajnie, że się pojawi. Ditlevsen dalej nie przeczytałem i to jest moja największa tegoroczna luka. Jakby nie mam problemu z tym, żeby przeczytać sobie coś za dwa lata, bo właśnie ja już nie mam raczej takiego stosunku, nie mam FOMO, tak, literackiego, że coś przegapię i jestem nie na czasie, jakby nie bardzo mnie to obchodzi, bo i tak wszystko jakoś do mnie dociera, a jeśli coś przeczytam trochę później, to nie widzę w tym najmniejszego problemu. Więc z początku roku na pewno czekam na Ani Erno, a tak to jeszcze nie wiem, bo nie widziałem jakoś bardzo zapowiedzi przyszłorocznych, będę to pewnie śledził na Super. Bieżąco. No to tym optymistycznym antyfomo zakończeniem. Bardzo Ci dzięki za tą rozmowę. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dzięki Wam za wysłuchanie i my się kłaniamy. Do zobaczenia, dobrych świąt, dobrego roku, tak wszystkiego. Jest, kłaniamy się. Dzięki. Dzień dobry.